Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażę, jak przygotowuję bardzo smaczny farsz z kapusty do krokietów, pasztecików, uszek lub pierogów. Przepis na ten pyszny farsz gwarantuje doskonały smak przygotowywanych potraw. Do przygotowania farszu potrzebne będą kapusta kiszona, kapusta biała, pieczarki, cebula, koncentrat pomidorowy, natka pietruszki, liście laurowe, ziele angielskie, olej, sól i pieprz. Wypłukaną kapustę kiszoną odciskamy z wody i następnie kapustę kiszoną drobno siekamy. Posiekaną kapustę przekładamy do garnka z wrzącą wodą i zalewamy wodą w takiej ilości, aby woda pokryła kapustę. Dodajemy 3 liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego i mieszamy. Kapustę gotujemy do miękkości. Ja gotowałam godzinę. W tym czasie, gdy kiszona kapusta się gotuje, drobno szatkujemy białą kapustę. I dodajemy do gotującej się miękkiej kiszonej kapusty. I dokładnie mieszamy. I obie kapusty gotujemy razem, najlepiej pod przykryciem, do miękkości. Następnie cebulę kroimy w drobną kosteczkę. I pieczarki również kroimy w drobną kosteczkę. Na patelnię wlewamy 2 łyżki oleju. I na rozgrzany olej wykładamy pokrojoną cebulę. Mieszamy i podsmażamy cebulę do zeszklenia. I do zeszklonej cebuli dodajemy drobno pokrojone pieczarki. Dodajemy łyżeczkę soli. Dodajemy łyżeczkę pieprzu mielonego. Dokładnie mieszamy i smażymy na średnim ogniu do miękkości i odparowania wody. Następnie ugotowaną kapustę odsączamy z wody. Odsączoną kapustę dodajemy do przesmażonych pieczarek. Mieszamy i dusimy jeszcze około 10 minut pod przykryciem. Na koniec do kapusty dodajemy 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego. Dokładnie mieszamy i ewentualnie doprawiamy do smaku pieprzem i solą lub ulubionymi przyprawami. Tak przygotowany farsz dusimy jeszcze kilka minut do odparowania wody. Na koniec do farszu można dodatkowo dodać posiekaną natkę pietruszki. I farsz jest gotowy. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!